Dobry wieczór. Właśnie minęła godzina 23, a 13 marca powoli dobiega końca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Do wyborów samorządowych pozostał niecały miesiąc. Wiele osób nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Wybór może być trudny, a w wielu miastach trudno wskazać lidera w tym wyścigu. W Zabrzu o fotel prezydenta zmaga się aż 6 osób, porówno 3 kobiety i 3 mężczyzn. Dziś Karolina Komada postanowiła sprawdzić, co do zaoferowania wyborcom mają panie. Droga do zwycięstwa jest długa, szczególnie jeżeli konkurencja widoczna jest na każdym kroku, a w grę wchodzi fotel prezydenta. Powszechnie wiadomo, gdy wybór jest zbyt duży, to z decyzją czeka się do ostatniej chwili. Jeszcze nie wiem, dla kogo będę głosował, ale na pewno na kogoś konkretnego. Tylko na PiS, tylko czego oczekuję, żeby wróciło to, co było pół roku temu. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że Rybniewska lub Żbikowski, ale jeszcze nie jestem przekonana. Przede wszystkim, kurczę, żeby to Zabrze ożyło. Żeby po prostu nie było tak smętnie. Ożywienie Zabrza zapowiada Alina Nowak, radna w Sejmiku Województwa Śląskiego, a w przeszłości podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rządu Prawa i Sprawiedliwości. To przede wszystkim posprzątanie tego miasta, bo bardzo często mieszkańcy narzekają na wszechobecny bałagan panujący w naszym mieście. Chcemy ożywić wokół Muzeum Górnictwa Węglowego, które jest świetną instytucją. Chcemy, żeby powstały restauracje, knajpy, żeby powstały miejsca, gdzie będą się mogły spotykać młode osoby. Wiele nowych pomysłów ma też aktualna prezydent Zabrza. Małgorzata Mańka-Szulik, rządząca nieprzerwanie miastem od 18 lat, chce skupić się na rozwoju infrastruktury, komunikacji, a także na budowie nowych mieszkań w dzielnicy Helenka. Z jednej strony nauka, z jednej strony wspieranie przedsiębiorczości, a z drugiej strony komfort życia. Właśnie te ścieżki rowerowe, właśnie nowe mieszkania, właśnie projekty, którymi wspieramy działania na start. Tak więc i dla młodych, i dla seniorów, i dla dzieci. O edukacji, dzieciach i przedszkolach w kampanii wspomina Agnieszka Rupniewska. W poprzednich wyborach była o krok od wygranej. Teraz poparciem Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przedstawiła właśnie zabrzańską mapę potrzeb własnego autorstwa. Znalazła się na niej karta mieszkańca, tyle że proces jej tworzenia już zainicjowała obecna Rada Miasta. Na mapie pojawił się także srebrny telefon. Seniorzy mówią o tym, że co prawda są organizowane dla nich zajęcia, ale to wszystko nie jest skoordynowane w taki sposób, w jaki by sobie to wyobrażali. Jest gro seniorów, którzy mają poważne problemy finansowe, dla których nie ma alternatywy ani propozycji rozwiązania. A ja chcę to zmienić. Chcę uruchomić srebrny telefon. Chcę wprowadzić cały pakiet rozwiązań dla seniorów, tak żeby poczuli się potrzebni i żeby byli zaktywizowani. W wyścigu o fotel prezydenta Zabrza bierze też udział Borys Borówka, Kamil Żbikowski i Sebastian Dziębowski. Mimo że wybory 7 kwietnia, to biorąc pod uwagę wszystkich kandydatów w Zabrzu, rozstrzygną się one pewnie dopiero 21 kwietnia, czyli po drugiej turze. Na razie jednoznaczne wskazanie rynku w Dąbrowie Górniczej jest raczej niemożliwe, ale wkrótce centralnym miejscem miasta stać ma się zielony rynek, najbardziej charakterystyczny element projektu nowego centrum. Centrum ma powstać w ciągu najbliższych 2 lat i fabryka Pełna Życia otrzymała na ten cel 78 milionów złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak sprawdził Paweł Jędrusik, kolejnym krokiem ku nowemu centrum Dąbrowy Górniczej będzie przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji. Nowe centrum powstanie tu, na terenie dawnej fabryki Defum. Hale, które teraz nie wyglądają najlepiej, mają dzięki niemu zyskać nowe życie. Zachowane jednak zostaną pewne elementy, które będą przypominały o historii Dąbrowy Górniczej. Zmian będzie więcej. Dla mnie przede wszystkim najważniejsze są dwa elementy, to znaczy przestrzenie publiczne, czyli stworzenie zrębów nowego centrum Dąbrowy Górniczej, a zatem zielonego rynku Dąbrowy Górniczej, bo to jest ten element, który będzie najbardziej rozpoznawalny i który będzie najbardziej charakterystyczny dla całego tego projektu. To na razie w ramach pierwszego etapu. Miasto ma w planach kolejne i już ubiega się o następne dofinansowania. To jest adaptacja kolejnych hal pod potrzeby, które tutaj wydyskutowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, czyli to oprócz dostępu do kultury myślimy o tym, żeby przenieść część wystawienicze muzeum, które przyciągają mieszkańców, ale też dać przestrzeń pod to, żeby to, co teraz przyciąga do fabryki, czyli lokalni gastronomowie, przedsiębiorcy, którzy oferują ciekawe ogródki. Mówimy dzisiaj o elemencie ogromnego projektu infrastrukturalnego, który pokazuje, że z problemu można zrobić szansę. Budowany obiekt będzie miał nazwę Hala Tworzeń. To odniesienie do nazwy dzielnicy Dąbrowy Górniczej, które ma kojarzyć się również z pracą twórczą. Skok wzwyż, różnobarwna papuszka czy jeżdżenie na łyżwach.
Czy z czymś się Państwu te zwroty kojarzą? Powinny. Są żywcem wzięte od polonistów, którzy wielu z nas katowali nimi podczas dyktant. I pewnie wyszło to nam na dobre. Ale co jeśli język polski nie jest naszym językiem ojczystym, to próba bezbłędnego ich zapisania już nie jest taka łatwa. Zwłaszcza jeśli robią to uczniowie podstawówki i to ci pochodzący z Ukrainy. Jak sami przyznają, dobrze się przy tym bawili, o czym przekonała się Magda Sincewicz. Dla jednego łatwe, dla innego trudne. Mimo, że tu zdania są podzielone, to łączy ich jedno. Chęć dobrej zabawy, a wraz z nią przychodzi coś znacznie ważniejszego. Nauka, także ta polegająca na integracji. To było trochę trudnie, bo dla mnie to było trochę za szybko. Ale tak, to było bardzo ładnie. Myślałam, że będzie trudno, ale okazało się łatwiej. Tak jest łatwiej do zrozumienia, a także przyzwyczajenie się. Bo tak ty chociażby przyzwyczaiłeś swoje ręki do pisania. Był całkiem spokój, jest dobra. Dyktant jest fajny. Prócz tego, że jest fajne, to ma za zadanie uświadomić młodym to, co jest w życiu ważne. Tak naprawdę przede wszystkim, żeby ludzie nie zapominali o miłości jakiejś, nie? O współpracy, bo słuchając innych, a nie robiąc nic dobrego, to można zapomnieć, co jest miłość, nie? Po prostu i współpraca. A tej podczas dyktanda nie zabrakło i nie chodzi tu o zaglądanie przez ramię kolegi, który popełnia mniej błędów, a o podejście z sercem i zrozumieniem do tego, że ktoś może potrzebuje więcej czasu na to, by odnaleźć się w trudnej sytuacji. Bardzo się cieszę, że była okazja sprawdzić, jakie osiągnęliśmy wyniki, jeśli chodzi o przełamanie tych pierwszych trudności, z jakimi dzieci ukraińskie musiały się niestety zderzyć. I choć zderzenie było nagłe i brutalne, to zdaje się, że z dnia na dzień uczą się żyć na nowo. Jest to bardzo duży problem, rzecz, której należy poświęcić dużo uwagi, żeby wszyscy w tej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji, mogli się odnaleźć i czuć się komfortowo i bezpiecznie. Tak dzieci ukraińskie, jak i polskie. Ta integracja w dwie strony jest bardzo ważna. No i nad tym bardzo mocno pracujemy. Dyktando to zapowiedź dalszych działań, które będą prowadzone przez Strefę Integracji Polsko-Ukraińskiej Pokój. Pierwsze zajęcia odbędą się już w przyszłym tygodniu przy ulicy Dworcowej w Katowicach. Są 4, 2 stacjonarne i 2 mobilne i są powodem do dumy pracowników Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To stacjonarni i mobilni pomocnicy w rehabilitacji urządzenia, a w pewnym sensie można powiedzieć nawet roboty, mają od teraz pomagać młodym pacjentom. Jak działają, o tym opowie teraz Paweł Jędrusik. Niby sportowa bieżnia i ekran, ale tu nie chodzi o idealną sylwetkę, a sprawę znacznie bardziej poważną. To urządzenie służy młodym pacjentom, którzy widzą na ekranie trasę do przejścia i polecenia do wykonania. Tak wygląda ścieżka ich leczenia. Nie chodzi nam tutaj o spalanie kalorii, bo to nie ten temat nas dotyczy, ale też, żeby pomóc pacjentom odzyskiwać poprawny chód, nauczyć ich poprawnego chodu, również jakby kontakt pacjenta, to co widzi, co robi i sam potrafi ocenić, jakie ma postępy, no jest bardzo istotny i bardzo motywujący dla dziecka, zwłaszcza nastoletniego. A dla młodych pacjentów może i sama rehabilitacja będzie nieco przyjemniejsza. Osób, które potrzebują takiej rehabilitacji, nie brakuje. Z racji tego, że tutaj mamy pacjentów właśnie neurologicznych, którzy mają właśnie takie problemy, czy to z obciążeniem jednej czy drugiej strony, jednej czy drugiej nogi, no to dużo mamy pacjentów. To jest taki sprzęt, który jest właściwie codziennie wykorzystywany przez nas. Z kolei to urządzenie, które wygląda nieco jak stół do cymbergaja, do grania w niego nie służy, choć też w jakimś sensie jest jedną wielką grą. To urządzenie nazywa się X-Cogni, jest to urządzenie do terapii ręki. Jest to urządzenie w formie takiego dużego tableta z ekranem dotykowym. Jest wyposażone w różnego rodzaju zadania, gry i pomaga nam w rehabilitacji ręki pacjenta u nas na oddziale pacjenta neurologicznego. Roboty rehabilitacyjne do tanich nie należą. Te 4 trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka dzięki dotacji z Funduszu Medycznego, a kosztowały 1 000 000 zł.
25 szkół, 40 zawodników i wiele pomysłów w głowie na to, by to, co na głowie, było oryginalne i przede wszystkim przyciągało uwagę. Bo między innymi o to chodzi w ogólnopolskim konkursie Młodych Mistrzów Fryzjerstwa, który po raz 9 odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Jak pokaże za chwilę Magda Sincewicz, motywem przewodnim była natura pod hasłem „W krainie żywiołów”. Żywiołowości nie brakowało tym, którzy ochoczo wzięli udział w zmaganiach o tytuł na najciekawszą wizję, bo w fryzjerstwie już od dawna nie chodzi o pracę rzemieślnika, a artysty. Tu liczy się pomysł, wykonanie i tak zwany efekt wow. Patrzymy na czystość pracy, to jest przede wszystkim na dobór tematyki całościowej, na strój, wizualizację, na kreatywność też bardzo ważna, no i na trudność fryzury. Bo są te łatwe, bardzo ładne, ale też te trudne, które są bardzo pracochłonne. Tu liczy się cierpliwość, zarówno tego, który ją wykonuje, ale też tego, który swojej głowy użycza. Najlepiej, żeby była druga osoba do tego, bo samemu jest bardzo ciężko. Samo tak wyszło, że jakaś taka zajawka się włączyła z tego i taka pasja się zrobiła. Może i sama, ale by wyróżnić się z tłumu, a i w przyszłości pokonać konkurencję, trzeba wciąż się uczyć i zdobywać kolejne doświadczenia. Tego typu wydarzenia są do tego wyśmienitą okazją. Zmagania ocenia komisja jurorów, oceniają wkład w pracy, estetykę, technikę pracy, ale również całość stylizacji. Dla zwycięzców przewidziano nie tylko nagrody rzeczowe, bo prócz suszarek, prostownic i kosmetyków sponsorzy ufundowali cenne szkolenia, które zapewne przydadzą się młodym fachowcom na starcie. Na koniec wracamy do Oscarowej nocy, bo swój udział w sukcesie filmu Strefa Interesów miały Bociany z Mikołowa. Stało się to dzięki odegraniu krótkiej roli w firmie Jonathana Glazera. Zwierzęta, które na co dzień przebywają w leśnym pogotowiu razem ze swoim opiekunem, znalazły się na planie filmu, który kręcony był m.in. w Katowicach i Oświęcimiu. To nie pierwszy raz, kiedy podopieczni pogotowia z Mikołowa otrzymali filmowy angaż. Na swoim koncie mają już małą rolę w serialu M jak Miłość czy filmie Głupcy. Karolina Komada. W Strefie Interesów Jonathana Glazera Jacek Wąsiński z nową fryzurą, charakteryzacją i brakiem zarostu zagrał opiekuna do zwierząt. Żółwie chodziły po ogrodzie Hesa, który był przez kilka lat przygotowywany do nagrań, a Bocian nagrał scenę z dziećmi nazistowskiego komendanta. Hes ze swoimi przyjaciółmi gdzieś tam w swoim pięknym ogrodzie się bawili, tam mieli jakiś swój piknik, a dzieci tych, jego dzieci plus dzieci tych znajomych właśnie bawiły się w ogrodzie. Ja ich zajmowałem, pokazywałem im zwierzęta. Tam była lemoniatka i tak dalej, więc oglądały tego bociana, były wzruszone, że tego bociana, że się mu pomaga. Ja im tam opowiadałem, że ten bocian będzie musi wrócić na wolność i tak dalej. Jacek Wąsiński od ponad 20 lat zajmuje się ratowaniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. Jego leśne pogotowie w Mikołowie to miejsce, gdzie zwierzęta dochodzą do zdrowia, a niektóre spędzają swoją emeryturę. Choć nie są oswajane z ludźmi, to część z nich nie ma problemu, żeby z nimi przebywać czy nawet grać w filmach. Zdarzyło się właśnie kilkanaście chyba razy, że niektóre z naszych zwierząt wystąpiły w jakichś tam serialach, filmach. Łącznie z tym, że pewnie niektórzy miłośnicy serialu takiego jak M jak Miłość, przez pewien czas byłem konsultantem do roli leśniczego i nasze zwierzęta tam parę razy wystąpiły. A w przypadku tego filmu to jedna z pań producentek, z którą już wcześniej pracowałem na innym planie, no, to było w 2021 roku, właśnie zadzwoniła i powiedziała, że no, będzie taka duża produkcja, taka postprodukcja właśnie, która będzie kręcona i że potrzebne są bociany i żółwie. Film zdobył dwa Oscary za najlepszy dźwięk oraz najlepszy film międzynarodowy. Brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja była częściowo nagrywana w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a także w Oświęcimiu. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.